Witajcie w naszej domowej kaplicy. Chciałem Was zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie przyjrzeli się trochę temu, co Pan Bóg daje nam w tym czasie. Jasne, że to nie jest łatwe. Nigdy spojrzenie na siebie, spojrzenie w swoje serce, w swoje wnętrze nie jest proste, dlatego bardzo bym chciał i jest moim ogromnym pragnieniem, żebyśmy to zrobili razem, nie tylko ze sobą, ale żebyśmy zrobili to przede wszystkim razem z Bogiem. Bo doskonale wiecie, że mówi się wiele, wiele rozmaitych słów dociera gdzieś tam do naszych uszu, do naszych serc. Wielu słowom wierzymy. I jest taka prawidłowość, że im bardziej jest się z kimś w relacji, w konkretnej relacji, w konkretnej bliskości, im większe ma się do niego zaufanie, tym łatwiej jest uwierzyć temu, co mówi. Od wielu już lat chcę wierzyć i uczę się wierzyć temu słowu, które wypowiada Pan Bóg. Przede wszystkim to jest słowo zawarte w Biblii. I chciałbym się po prostu z Wami tym podzielić. Nie jakimś doświadczeniem, bo nie uważam się za nie wiadomo kogo, jeśli chodzi o znajomość Słowa Bożego. Jestem zwyczajnym księdzem, mam na imię Grzegorz i no właśnie. I chcę wierzyć, chcę ufać. I Bogu dziękuję za ten czas, za czas Wielkiego Postu, w którym mogę przeżywać właśnie taką drogę wiary, w którym mogę się uczyć, jak wierzyć. Zastanawiałem się trochę w tym roku poświęconym świętemu Józefowi, poświęconym też Eucharystii, jak ugryźć ten temat Wielkiego Postu, w jaki sposób zatrzymać się i pod jakim kątem, w jakim świetle wziąć ten czas Wielkiego Postu na tapet, żeby trochę się mu przyjrzeć, trochę pozwolić też, żeby ten czas, żeby przede wszystkim Słowo Boga przyjrzało się mojemu sercu. Pomyślałem sobie, że dobrze będzie wejść w tę rzeczywistość Eucharystii na zasadzie trzech kroków. Trzech bardzo konkretnych kroków, które nas mogą poprowadzić. To jest akt pokutny, liturgia słowa i komunia. Tak po prostu. A że w Wielkim Poście dominuje też takie mocne, konkretne wezwanie Jezusa do każdego z nas, abyśmy pościli, abyśmy mieli serce otwarte na współbraci, na współsiostry, na tych, którzy są obok nas, abyśmy nie bali się dawać jałmużny i abyśmy mieli w sobie pragnienie modlitwy, abyśmy odkrywali tęsknotę za Bogiem, tęsknotę, którą ma każdy z nas w swoim sercu, bo tak nas Bóg wyposażył i do tego nas zaprosił, tak nas ukształtował, to chciałbym razem z Wami wejść również w te trzy rzeczywistości. Trzy kroki Eucharystii, trzy kroki w Wielkim Poście. Na początek może takie spojrzenie na tekst, który nam Wielki Post w ogóle otworzył. To jest fragment Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Mamy to pięknie w kazaniu na górze, w szóstym rozdziale, powiedziane przez samego Jezusa. A skoro On podaje sposób, to znaczy, że ten sposób będzie dobry i chce temu słowu, które wypowiada Jezus, wierzyć. Przekonuje się zresztą, że to słowo jest godne wiary. My to ładnie w Kościele mówimy amen, to znaczy, że potwierdzamy, że chcemy tego. Zresztą za jakąś chwilę, za jakiś czas będziemy wchodzić w Triduum Paschalne. To jest zwieńczenie czasu Wielkiego Postu. Zaczyna się czas jednej liturgii, jednej Eucharystii, tak by można powiedzieć. Początek to znak krzyża w Wielki Czwartek wieczorem, a koniec to tak naprawdę Wigilia Paschalna i błogosławieństwo po procesji, jeśli procesja będzie. Dopiero wtedy kończy się ta wielka liturgia. I jej kulminacyjnym momentem jest wyznanie wiary. Ale o tym może za chwilę. Najpierw posłuchajmy tego, co mówi do nas Jezus. On wypowiada to słowo do najbliższych, do uczniów, do tych, którzy słuchają go też na Górze Błogosławieństw. Wdrapał się tam, zaprosił swoich bliskich, tych, którzy już za nim zaczynają chodzić, którzy jakoś próbują naśladować jego drogę,
których on sam wzywa. Święty Marek w 3 rozdziale, w 13 wersecie napisze, że Jezus wezwał tych, których sam chciał i oni po prostu do Niego przyszli. Więc skoro tutaj jesteśmy, ja w naszej domowej kaplicy, wy w jakikolwiek sposób próbujecie się ze mną połączyć albo po prostu oglądacie to słowo, chcę was zaprosić, abyście teraz przez chwilę skupili swoje serce właśnie na Słowie Boga. On nas zaprosił. Zaprosił ciebie, zaprosił mnie. Głupio byłoby trochę odmówić Królowi Wszechświata. Jakkolwiek byśmy o nim nie mówili. Zresztą są takie piękne memy, dość jasno stawiające sprawę i pokazujące prawdę, że Bogu nie przeszkadza to, że się w Niego nie wierzy. On po prostu jest. Natomiast nam może przeszkadzać to, że nie wierzymy w Boga, który jest, który chce być w nas, obecny, który chce być przy nas, którego imieniem najbardziej bliskim człowiekowi jest właśnie jestem. Jestem. Jestem obecny. Jestem tutaj, jestem teraz, jestem dla ciebie. Może niekiedy tak dziwnie wyobrazić sobie, że Bóg jest naprawdę dla nas. Właśnie teraz. A zatem Jego słowo. 6 rozdział w redakcji świętego Mateusza. Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, by was oglądali. Jeśli nie, nie będziecie mieć zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc będziesz spełniał uczynek miłosierdzia, nie otrąbiaj tego przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, by zdobyć pochwałę u ludzi. Tak, mówię wam, oni już odbierają swoją zapłatę. Gdy natomiast ty spełniasz uczynek miłosierdzia, niech nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa, aby twój czyn miłosierdzia był w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, bo oni lubią się modlić, stając w synagogach i na rogach ulic, aby się ludziom pokazać. Tak, mówię wam, oni już odbierają swoją zapłatę. Gdy ty się modlisz, wejdź do swojego domu i zamknąwszy drzwi, pomódl się do ojca swojego, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi w ukryciu, da ci. W modlitwie nie paplajcie jak poganie. Oni uważają, że dzięki swojej wielomówności zostaną wysłuchani. Nie upodabniajcie się do nich, gdyż wasz ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy, bo oni zmieniają swoje twarze, by ludziom pokazać, że poszczą. Tak, mówię wam, już odbierają swoją zapłatę. Kiedy ty pościsz, natrzyj olejkiem swoją głowę i umyj swoją twarz, by nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz twojemu ojcu, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, da ci. To nie jest proste słowo. Właściwie wydaje się, że to początek głoszenia. To są pierwsze zdania Jezusa, które wypowiada tak na forum publicznym. Mówi to do ludzi, którzy go słuchają. Chwilę wcześniej powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy. I tam padają rozmaite określenia. Patrzy na swoich bliskich, patrzy na swoich uczniów. I mówi do nich, jesteście szczęśliwi. Myślę, że ważne jest, aby zacząć jakiekolwiek rekolekcje, czy w ogóle jakiekolwiek głoszenie od uświadomienia sobie tego, zadania sobie tego pytania i próby odpowiedzi na to pytanie, czy jestem człowiekiem szczęśliwym, albo czego potrzebuję do szczęścia, co jest mi niezbędne, co jest konieczne, bez czego nie wyobrażam sobie życia. Jakiekolwiek by nie były moje czy twoje odpowiedzi, odpowiedź Boga jest jedna. On nie wyobraża sobie szczęścia, nie wyobraża sobie nieba, bo tym jest szczęście. Nie wyobraża sobie nieba bez ciebie.
Jakkolwiek byś o tym nie myślał, czy nie myślała, jakkolwiek ja bym o tym nie myślał i jakkolwiek by nie wyglądało moje życie, On sobie nie wyobraża nieba bez nas. Dlatego Bóg nie zgadza się na jakieś półśrodki, na to, że cię straci, że mnie straci. Nawet jeśli ja go tracę, nawet jeśli ja się odwracam, jeśli zapominam, jeśli nie zwracam na niego uwagi. I stąd bardzo potrzebny jest pierwszy krok, kiedy stajemy na Eucharystii. Mam nadzieję i wierzę głęboko, że zatrzymujesz się na Eucharystii, że przychodzisz właśnie na to spotkanie, nie tylko w tym czasie online, ale próbujesz szukać spotkania z Bogiem. Jest taki moment w Ewangelii, kiedy ludzie przychodzą, żeby spotkać Jezusa, żeby Go zobaczyć. I to nie są Żydzi pobożni, to są poganie, którzy trochę sympatyzują z judaizmem. Mają w sobie takie pragnienie. Przyszli na święto, przyszli poznawać Boga, może nawet chcą mieć z Nim jakąś relację. Przychodzą po to, żeby spotkać, żeby zobaczyć Jezusa. A Jezus jest znany. Różnie się o Nim mówi. Są rozmaite opinie. Niektórzy twierdzą, że to jest Mesjasz. Niektórzy uważają Go za proroka. Widzą znaki, widzą cuda. Niektórzy mówią, że to szarlatan, wręcz człowiek opętany. Przez niektórych przypięta już łatka pijaka, żarłoka. A żeby Go obrazić, też od czasu do czasu mówią do Niego: ty Samarytaninie. To była spora obelga w tamtych czasach. Ludzie chcą spotkać. Święty Jan, ponieważ to jest ujęte w jego Ewangelii, on to relacjonuje, używa takiego słowa, które nie tylko określa spotkanie, jakąś przelotną znajomość, pojedynczy kontakt. Ktoś kogoś spotkał, rozeszli się, jak to jest w pięknej opowieści. Chłopak zapytał dziewczynę: wyjdziesz za mnie? Ona odpowiedziała: nie, i żyli długo i szczęśliwie. Jan używa słowa, pod którym kryje się o wiele więcej, o wiele mocniejsze pragnienie. Spotkać, zobaczyć, ujrzeć, to przede wszystkim wejść w relacje. To nawet zdobyć się na przyjaźń. Jezus wtedy odpowiada w dość dziwny sposób. Mówi o ziarnie, które musi być wrzucone w ziemię i umrzeć, i pęknąć, bo wtedy jest szansa, żeby wydało plon. Chwilę później mówi o tym, że jeśli ktoś tak trzyma się kurczowo swojego życia i jego życie jest dla niego najważniejsze, to i tak to straci. I potem jeszcze dorzuci, że jeśli ktoś chciałby iść za Nim, to niech idzie. Jeśli ktoś chciałby Mu służyć, to niech będzie tam, gdzie On jest. Jan skomentuje, Jezus mówi to, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Nikt o tym jeszcze nie wie. Oczywiście faryzeusze, arcykapłani, cała kasta religijna już od dawna chce zabić Jezusa, ale do tego jeszcze nie dochodzi. To jeszcze nie ten moment. Na końcu tej wypowiedzi Jezus rzuci słowem, takim zdaniem: kiedy będę podniesiony, kiedy będę podwyższony, wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnę. Zawsze uczepię się właśnie tego słowa wszystkich. Choć mam świadomość tego, że Bóg nie kocha wszystkich, bo w tłumie łatwo się ukryć. W tłumie łatwo doświadczyć takiej postawy serca, takiego myślenia, i to często przychodzi. Myślę, że w Twojej głowie też się to często pojawia. Skoro wszystkich, to dobrze, ale mnie na pewno nie. Wszyscy mają lepiej niż ja. Wszystkim On błogosławi, wszystkich kocha, wszystkim daje szansę, ale ja ze swoim życiem, ze swoją historią, ze swoimi doświadczeniami ani tego nie czuję, ani tego nie przeżywam, ani... Bardzo lubię określenie ojca Joachima Badeniego,
zmarłego dominikanina. Mówią, że to mistyk był w zakonie kaznodziejów. Pan Bóg to nie kiełbasa, żeby go czuć. Bóg nie jest jak kiełbasa. Nie trzeba go czuć. On jest. On po prostu jest. No właśnie. Dlaczego Jezus tak odpowiada? No pewnie dlatego, że faktycznie za moment odda swoje życie. Za każdego. On nie kocha wszystkich, on kocha każdego. W tłumie łatwo się ukryć. W tłumie możesz powiedzieć wszyscy tak, ale ja na pewno nie. Ale kiedy jest szansa, by powiedzieć sobie, by ogłosić sobie Ewangelię, czasami robię to w lustrze, to znaczy patrzę w lustro i sobie muszę ogłosić Ewangelię, tak, ja, ksiądz, po 20 latach trwania w kapłaństwie, potrzebuję tego, by ogłosić Ewangelię, by usłyszeć to, że Bogu zależy na mnie. Bogu zależy na tobie. Może ktoś z was powie bez przesady. Moja historia życia absolutnie na to nie wskazuje. Jest taki moment też w liście do Hebrajczyków, kiedy autor tego listu pisze: Chrystus wołał, płakał, modlił się i został wysłuchany. Został wysłuchany przez tego, który mógł go wybawić od śmierci. Mogący uwolnić go od śmierci, wysłuchał go. No tylko patrzysz na krzyż, patrzysz na ten obraz z tyłu, okazuje się, że Chrystus umarł. Jakie wysłuchanie? Jakie spełnienie prośby? Ano takie. Grób nie jest pełen. Grób jest pusty. Jest taka miłość w Bogu, która wyrywa do życia. Która wyrywa z każdej śmierci. Która jest życiem. To jest taka miłość, która jest życiem. Uczę się, cały czas uczę się wierzyć tej miłości. I różnie to bywa. Czasami mamy ciche dni. Czasami jest mi trudno odkryć to, że On kocha, mnie kocha. Ale przekonuję się, nieustannie się przekonuję, że taka jest prawda. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł, jeśli chodzi o sakrament pokuty. Przyszedłem do Niego z rozmaitymi grzechami, z rozmaitymi świństwami i nigdy mi nie powiedział, że już ma dosyć. Że już mu się to znudziło. Że więcej szans już nie będzie. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Ludzie mogą zawieść. Ja zawiodłem wiele osób. Myślę, że ty też. I jeszcze wiele razy to zrobisz. Ja niestety też. Ale On dotrzyma słowa. On dotrzymuje słowa. I dlatego wchodzimy w Eucharystię. No właśnie, czy wchodzimy w Eucharystię z takim pytaniem, z takim pragnieniem? Chcę spotkać. Nie tylko przelotna znajomość. Nie tylko spełnienie jakiegoś przykrego, albo no w miarę, ale jednak obowiązku. Czy chce spotkania, które może zaowocować relacją? Papież Franciszek mówi, że jeśli zaczynasz się modlić tak na serio, jeśli wchodzisz w modlitwę, jeśli przychodzisz na spotkanie z Bogiem, jeśli jesteś w Eucharystii, to istnieje niebezpieczeństwo, że On odpowie bardzo mocno, bardzo konkretnie. On Cię zaprosi. On Cię zaprosi do niesamowitych rzeczy. On Cię zaprosi do tego, żebyś była z Nim bardzo blisko. To nie musi być proste, to nie musi być łatwe. To jest naprawdę konkretna, odpowiedzialna sprawa, chociaż piękna. Nie zaprzeczam. Jestem tego pewien. I nie chodzi wcale o to, że ja jestem księdzem, że mieszkam w parafii, w której są siostry zakonne, że mam przez ścianę i przez sufit dwóch innych kapłanów. To nie to. Bóg Cię zaprosi do życia, w którym zobaczysz, że On jest Twoim Bogiem, że On chce być Twoim Bogiem. Że nie jesteś Mu obojętny. Że nie jest Mu wszystko jedno. Czy jesteś, czy Cię nie ma. Chociaż czasami takie myśli też się pojawią.
Pracuję w ośrodku wychowawczym od kilku lat. 7 chyba, jakoś tak, 7 chyba. Jestem przy dziewczętach, które no różne rzeczy już w życiu porobiły, z różnych pieców jadły chleb, jak to śpiewa Maryla Rodowicz, ale widzę ten głód, niesamowity głód, nie? Kiedy już Pan Bóg też przebija się do nich, do ich serc i znajduje drogę, znajduje ścieżkę, to widzę ten ogromny głód spotkania. Po prostu głód spotkania. Głód relacji. I chociaż czasami przychodzą i mówią o tym, sam zresztą też miałem kilka razy w życiu takie doświadczenie, że powiedziałem prosto w twarz Bogu i to nie było w grzecznych słowach ujęte, że Ciebie nie obchodzi to, że żyję. Nie obchodzi Cię to, że jestem. Nie obchodzi Cię to, co się teraz dzieje. Tego jest za dużo. A Ciebie to nie interesuje. Ciebie nie ma w moim życiu. Chociaż one przychodzą z takimi tekstami, z takimi słowami, z takimi doświadczeniami, z takim patrzeniem na rzeczywistość, z takim przekonaniem o sobie, z takim przekonaniem o Bogu, to On ma cierpliwość, On to bierze na klatę. On to naprawdę bierze na klatę. I dlatego w Eucharystii potrzeba pierwszego kroku. Potrzeba aktu pokutnego. Potrzeba rozdarcia serca. Potrzeba rozerwania serca. Potrzeba kryzysu. Akt pokutny to jest kryzys, to jest szansa na kryzys. Jeśli zajrzycie do Biblii, przeczytacie sobie opis stworzenia świata. Oczywiście to jest tekst niehistorycznie udokumentowany, tylko mamy obraz działania Boga. Ale to działanie jest bardzo konkretne, bardzo, bardzo mocne i bardzo nam dzisiaj potrzebne. Czytasz opis stworzenia świata i widzisz, że Bóg dokonał kilku rozdarć, rozdzieleń, kryzysów. Wprowadził świat, wprowadził kolejne kryzysy w ten świat. I na każdy z tych kryzysów popatrzył i powiedział: to jest piękne, to jest dobre. Biblia hebrajska używa takiego słowa kitow. Biblia w tłumaczeniu greckim, na przykład przekład Septuaginty, również używa takiego greckiego określenia, które oznacza i dobro, i piękno. Żydzi mieli jedno słowo. Jeśli coś było dobre, to znaczy, że jest piękne. Jeśli coś było piękne, to musiało być dobre. Myśmy trochę to wszystko wymieszali i widzimy, że jest o wiele więcej odcieni szarości i że czasami to, co pięknie wygląda, tylko maskuje konkretne zło, a to, co wydaje się być dobrem, no, może nas prowadzić... No, lepiej, żeby nas tam nie poprowadziło. Piękne i dobre. I nie dlatego, że kryzys jest dobry, że kryzys jest piękny, że jak ci serce rozrywa, to jest fantastyczny moment twojego życia. To staniesz, wyciągniesz ręce do Boga, nie? Jeśli jesteś wierzący i powiesz: tak, Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, to jest naprawdę fantastyczny moment mojego życia. Mój kryzys jest świetny. To cierpienie, które mnie spotyka, no po prostu no nie mogło być lepiej. Nie wyobrażałem sobie życia. Jak w ogóle mogłem żyć bez takiego bólu? Cierpienie nie jest dobre. Kryzys nie jest dobry i nie jest piękny. Cierpienie nie zbawia. Miłość zbawia. Tak, miłość zbawia. Miłość jest dobra, miłość jest piękna. Na początku mszy, każdej mszy, potrzebujemy rozdarcia serca. Potrzebujemy kryzysu. Po co? Po to, żeby wypłynęło to wszystko, co w nas jest. To wszystko, z czym się borykamy, to wszystko, co nas zniewala, co sprawia, że nie potrafimy nawet normalnie chodzić. Kiedy sięgniecie do proroctwa Izajasza, to był tekst czytany zaraz w czwartek i w piątek po popielcu w czasie mszy, to
to przeczytacie w 58 rozdziale o pomyśle Boga na post. Jaki post widzi Bóg? Jak w ogóle Bóg widzi post? Post człowieka. Na początku bardzo trudne słowa i konkretny wyrzut. Jakieś nawet rozgoryczenie chyba Boga tym, co robią ludzie. Zaczyna się ten tekst tak i pozwólcie, że go przeczytam. Wołaj z całych sił. Nie oszczędzaj się. Podnieś swój głos jak trąba i wypomnij mojemu ludowi jego grzechy, domowi Jakuba jego nieprawe czyny. Dzień po dniu szukają mnie i pragną poznać moje drogi, jakby byli ludem wykonującym to, co sprawiedliwe i co jest nakazem ich Boga. Jakby nie porzucili mnie. Proszą mnie teraz o sprawiedliwy wyrok i wyrażają pragnienie zbliżenia się do Boga. Mówią, dlaczego nie dostrzegałeś naszych postów? Dlaczego, gdy korzyliśmy się w naszych duszach, ty jakbyś o tym nie wiedział? Dlatego, że w dniach tych waszych postów szukaliście tego, co wam się podobało i kłuliście ościeniem wszystkich waszych podwładnych. Jeśli pościcie, procesując się i walcząc ze sobą, jeśli ubogiego bijecie pięścią, to po co pościcie, jak właśnie dzisiaj, na moją cześć? Chcąc, by wasz głos był usłyszany wśród owych okrzyków jęku? Ja nie taki wybrałem post, nie taką okoliczność, w której człowiek powinien korzyć się w duszy. Czy jeśli zegniesz swój kark jak pałąk, jeśli łoże swoje zaścielisz pokutnym worem i popiołem, to czy nazwiecie to postem godnym przyjęcia? Nie taki post ja wybrałem, mówi Pan, lecz to. I teraz trzeba dobrze posłuchać. Lecz to, abyś rozerwał każde omotanie siebie nieprawością. Abyś przeciął supły zawikłanych porozumień. Abyś wypuścił wolno uwięzionych i abyś podarł każdą krzywdzącą umowę. Abyś podzielił się z głodnym swoim chlebem. Abyś bezdomnych żebraków wprowadził do swojego domu. Abyś dał odzienie, gdy ujrzysz nagiego i abyś nie traktował pogardliwie bliskich z twojego plemienia. Taki post. Nam się niekiedy kojarzy post tylko z jakimś wyrzeczeniem, z jakąś rezygnacją, z jakąś drogą do nawrócenia. Czasami to jest też ograniczenie pokarmów, nie? Środa Popielcowa, Wielki Piątek, ta liczba posiłków dla tych, którzy ukończyli 18 rok życia, ewentualnie dla tych powyżej 14 roku życia ograniczenie we wszystkie piątki roku i Środę Popielcową, ograniczenie posiłków w temacie jedzenia mięsa. No można, ale chyba dobrze jest spojrzeć też, jak Pan Bóg widzi post. To wszystko jest dobre. To, że nie jemy w piątek mięsa, na przykład. Jasne, że to wynika historycznie z tego, że nie było kiedyś aż tyle mięsa i tak dalej, i tak dalej. Że to był rarytas, no i tego rarytasu trzeba się było pozbawić również, jakoś tak wyrzec, nie, w piątek, być bliżej Jezusa. Wspomniany już przeze mnie ojciec Joachim też mówił, jeśli chodzi o post w ogóle, kiedy pytano go, po co pościć w piątek i dlaczego to w ogóle robić, jak to robić. A ojciec Joachim wtedy odpowiadał, masz przyjaciela, który jest chory. Ktoś bliski twojemu sercu umiera. Będziesz myślał o jedzeniu? Będziesz myślał o tym, żeby robić cokolwiek, a nie siedzieć przy nim? Ktoś, kogo naprawdę kochasz, nie będziesz z nim? To słowo dla mnie osobiście jest sporym wyrzutem sumienia. Też, jak wiele innych słów. Ale chyba o to chodzi w poście, w tym poście piątkowym. Również w Wielki Piątek. Albo w Popielec. Ktoś, kogo kochasz, cierpi. Za ciebie. Nie posiedzisz z nim. Będziesz myślał o wszystkim innym.
I jeszcze Bóg sam powie, co to znaczy pościć. Rozerwać każde omotanie siebie nieprawością. Po to jest akt pokutny. Tak, jestem grzesznikiem, jestem spętany. Nie potrafię siebie wyzwolić. Nie potrafię się uwolnić. No ile razy spowiadaliśmy się z tego samego? Ile razy? Może już ktoś nawet traci nadzieję, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. Ile razy spowiadaliśmy się z tych samych rzeczy, z tych samych grzechów? Ile razy solennie obiecywaliśmy, że już nigdy do tego nie wrócimy? A pierwsza nadarzająca się okazja albo po prostu potknięcie, dziwny splot, zbieg okoliczności i znowu to samo. Te same kolejne, to samo błoto, to samo szambo. A wydawało się, że będzie tak pięknie. Jak reprezentacja Polski w piłkę nożną, nie? Od czasu do czasu. Grali jak nigdy, wyszło jak zwykle. Miało być tak pięknie. I pięknie nie jest. I dlatego dzień w dzień, na każdej mszy, podczas każdej Eucharystii, jest właśnie ten moment, w którym mówię Bogu, tak, rozedrzyj mi serce, niech to wszystko ze mnie wreszcie wypłynie. To, z czym sobie nie radzę, to, że sobie nie radzę, niech będę wolny. Niech wreszcie będę wolny. I wtedy pojawia się w nas pustka. To nie jest proste. To nie jest proste doświadczenie. Bo kiedy na serio potraktujesz to wejście w Eucharystię, jeśli naprawdę zobaczysz, że można spotkać Boga i że ten Bóg jest godzien twojej wiary, twojego zaufania. Jeśli zobaczysz, że Bóg naprawdę cię nie zawiódł nigdy, że możesz Mu ufać, możesz Mu wierzyć na słowo, to wtedy zobaczysz też, zrozumiesz i zgodzisz się na to, żeby to serce On ci rozrywał, żeby ci kruszył to serce, żeby ono zaczęło żyć, żeby zaczęło żyć naprawdę. Nawet jeśli będzie poranione, jeśli po raz kolejny zostanie zranione. Jest nawet w medycynie takie określenie jak ranliwość serca. To, że jesteśmy gotowi do przyjmowania ran. Że jest taka możliwość. Nie dlatego, żeby cierpieć nie wiadomo po co. Cierpienie nie zbawia. Ale po to, żeby kochać. To jest coś więcej. To jest o wiele więcej. Przeciąć supły zawikłanych porozumień. Ile razy, nie? Wpakowaliśmy się w takie umowy, w takie deklaracje, w takie obietnice, w takie przysięgi, takie przyrzeczenia, które no, po prostu są dla nas jak jakaś matnia, jakaś sieć. Na początku miało być pięknie. To jest trochę tak jak rozmowa pająka z muchą. Musisz odwiedzić moją sieć. Daliśmy się nabrać. A Bóg mówi, przeciąć to, przeciąć te supły. Taki węzeł gordyjski, który sprawia, że nie możemy iść. Że nie możemy zrobić kolejnego kroku w życiu. Bo jakieś dziwne obietnice, bo dziwne przyrzeczenia, bo jakieś przysięgi. Zajrzycie do Księgi Sędziów i zobaczycie człowieka, który co prawda był wodzem Izraela, ale złożył taką obietnicę, że ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak można było coś takiego obiecać Bogu. Obiecał, że kiedy Pan Bóg da mu zwycięstwo, to on złoży w ofierze pierwszą osobę, która z jego domu wyjdzie, żeby mu pogratulować zwycięstwa. Żeby nie było, że on sobie to zwycięstwo przypisze. To zwycięstwo jest Boga i w związku z tym on ofiaruje Bogu tę pierwszą osobę. To znaczy, no, zabije ją, złoży z niej ofiarę. No, taka głupia obietnica.
kto pierwszy wyszedł na spotkanie, żeby mu pogratulować zwycięstwa? Jego jedyna umiłowana córka. Głupia obietnica. Bardzo głupia obietnica. Trzeba uważać na to, co się mówi. Na to, co się obiecuje również Bogu. Warto uważać, warto trzymać język za zębami czasami, ale przede wszystkim dobrze jest wiedzieć, jaką wartość mają słowa. Nie mówić rzeczy niepotrzebnych. Warto wypuścić wolno udręczonych. Ilu ludzi gnębisz? Ilu ludzi ja gnębię? Ile razy wspominam to, co ktoś mi zrobił? Jak my to lubimy rozpamiętywać. Jak dobry koncert. Najpierw nowe rzeczy, a potem i tak się wraca do tych starych przebojów. Nie? Podobno takie są kłótnie z kobietami. Nie wiem, nie jestem praktykiem. Mówią, że tak małżeństwo czasami wygląda. Oby nie. Nie dlatego jestem księdzem, nie to dlatego trwam w celibacie. Podrzeć każdą krzywdzącą umowę. Ilu ludzi trzymamy jakoś w szachu? Nie? Na ilu mamy jakieś obciążające zeznania? Podzielić się z głodnym swoim chlebem. Post. Fizycznie też, tak konkretnie, dać komuś coś do jedzenia. Ale też warto zwrócić uwagę właśnie na to, co mówisz, jakie słowa. Czym karmisz kogoś? Czym siebie karmisz? Jakie słowa, jakie obrazy, jakie pragnienia, jakie tęsknoty? Rozpoznać to wszystko. Rozedrzeć sobie serce. Pozwolić, by Bóg ci rozdarł to serce. Bezdomnych żebraków wprowadzić do domu, dać odzienie, gdy zobaczysz nagiego. Chodzi o fizyczną pomoc, o taką zewnętrzną, materialną, tak. Ale też chodzi o to, jak patrzysz na kogoś. Czy potrafisz okryć dobrym słowem? Czy potrafisz przykryć czyjąś słabość, żeby nie upokarzać, żeby nie dowalić komuś? Tak po prostu, tak zwyczajnie. Pozwolić, żeby ktoś doświadczył tego dobra, którego ty doświadczasz. Wprowadzić żebraka. Podzielić się z kimś, nawet dobrym słowem, chwilą twojego czasu. To nie jest łatwe, ale potrzebne. Nie traktować pogardliwie bliskich z twojego plemienia. Nie gardzić ludźmi. Tyle Izajasz, 58 rozdział. Post, akt pokutny. Jeśli na poważnie podejdziemy do tego tematu, to rzeczywiście jest szansa na te kryzysy, na rozerwania i rozdarcia serca w czasie Eucharystii, na tę pustkę, w której człowiek się zacznie czuć bardzo nieswojo, bo natura nie znosi pustki. Nie lubimy ani ciszy, ani pustki. Ale to jest potrzebne, żeby wykonać kolejny krok. Żeby pójść dalej. I spróbujemy pójść dalej. Już za jakąś chwilę.